Cześć! Dzisiaj chciałybyśmy powiedzieć Wam parę słów o książce japońskiej pisarki Sayaki Muraty. Książka ma tytuł Dziewczyna z Konbini. O tej książce mogliście już usłyszeć na naszym kanale. Moja przyjaciółka Mary mówiła o niej w filmiku, w którym prosiłyśmy, żeby opowiedziała nam o książkach, które w 2018 roku zrobiły na niej największe wrażenie. Wkleimy Wam link do tego filmiku gdzieś tutaj. Jeżeli chcecie, to oczywiście zapraszamy do obejrzenia go. No a teraz słuchajcie uważnie, co my mamy o niej do powiedzenia. Najpierw krótko o fabule. Keiko, główna bohaterka tej powieści, jest 36-letnią Japonką, która jakoś od 18 lat cały czas nieprzerwanie pracuje w konbini, czyli w takim wielobranżowym, całodobowym sklepie w stylu Żabki. I ona nie ma żadnych planów na to, żeby zmienić coś w swoim życiu, właśnie odnośnie kariery, nie planuje założenia rodziny. Jest jej dobrze w tej roli, którą pełni w konbini. I tyle. Dla mnie głównym tematem tej książki jest niedopasowanie społeczne i to, w jaki sposób przedstawione w niej współczesne społeczeństwo japońskie stawia ludzi przed dwoma wyborami, czyli albo przed rozwojem kariery i rozwojem zawodowym, zarabianiem pieniędzy i dokładaniem do rozwoju gospodarczego, lub życiem osobistym, takim życiem rodzinnym, czyli po prostu wyjściem za mąż lub ożenieniem się i rodzeniem dzieci. Tak, ja bym tutaj uściśliła, że ponieważ główna bohaterka jest kobietą, to autorka prezentuje nam tutaj sposób traktowania takich kobiet przez właśnie japońskie społeczeństwo, chociaż uważam, że jest to powieść bardzo uniwersalna, że tyczy się to nie tylko Japonii, ale również polskiego społeczeństwa. Więc tak naprawdę mamy tutaj pokazane różne sytuacje, w których nasza główna bohaterka jest oceniana bardzo negatywnie przez swoją rodzinę i znajomych. I to jest coś, co mnie bardzo raziło. Zupełny brak wrażliwości, brak dyskrecji ludzi, którzy po prostu ingerują w życie bohaterki na każdym polu, prywatne, zawodowe, którzy dają sobie pozwolenie na to, żeby wnikać tak dogłębnie w życie drugiego człowieka. Mnie to, powiem, bardzo czasami zasmucało, czasami mnie bardzo wkurzało i moje obserwacje są takie, że tak jest po prostu, nie tylko w książkach, ale również na co dzień możemy coś takiego zaobserwować. Tak, i doprowadza to do tego, że Keiko szuka wymówek, który może przedstawiać swoim znajomym, dlaczego ona wciąż pracuje w tym sklepie i dlaczego nie myśli o innej ścieżce. I tym samym szuka innych wymówek, które przedstawi swojej rodzinie i swoim najbliższym znajomym jeszcze ze szkoły i z rodzinnej miejscowości. Tak. I to jest absurdalne. Absurdalne, ale też bardzo smutne, że główna bohaterka nie może być spokojna, żyjąc tak jak chce, tylko właśnie nie czuje się na tyle dobrze ze sobą, że musi właśnie szukać sposobów na wytłumaczenie się przed rodziną i innymi ludźmi ze swojego sposobu życia. Ja bym nie powiedziała, że ona się źle ze sobą czuje, bo ona się spełnia i ona tak naprawdę nie rozumie, dlaczego ona powinna się zachowywać w taki, a nie w inny sposób. Wiesz co, ona się źle czuje w sytuacjach, kiedy ona jest z innymi ludźmi i wtedy to widać, moim zdaniem, bardzo wyraźnie, że ona po prostu chwilami zaczyna panikować. Co ja mogę powiedzieć, żeby oni się ode mnie odczepili? Tak, to dla mnie było bardzo wyraźne, ten właśnie dyskomfort w tych sytuacjach. Tak, tak. Co ja powinnam tutaj powiedzieć na to, tak? Czy jak ja zrobię tak, to czy oni przestaną mnie oceniać, dadzą mi spokój, czy nie? I jej wypatrzy na to, jak inne osoby odpowiadają na podobne pytania. Ale nie będziemy Wam tutaj zdradzać może zbyt wielu szczegółów, jednak jest to takie... Tak, dlatego mnie się podobała ta książka tak bardzo, ponieważ uważam, że to jest bardzo uniwersalny temat i sama potrafię znaleźć wiele odniesień w moim własnym życiu
które nie są jakoś rozumiane przez otoczenie, na przykład, że nie piję alkoholu albo spożywam go bardzo mało, co zawsze się spotyka z różnymi komentarzami na ten temat. Albo powiedziałam kiedyś szefowi, że nie lubię na imprezy chodzić i też spojrzał na mnie jak po prostu, jak można nie lubić imprezować. I dlatego właśnie chciałabym bardzo polecić tą książkę osobom, które właśnie czują się czasami w ten sposób jak ja, czy jak bohaterka książki, że idą właśnie trochę pod prąd, nie w zgodzie z tym, czego oczekuje się od nich. Zwrot akcji następuje w tej książce w momencie, w którym ona poznaje pewnego mężczyznę. I mamy tutaj bardzo też właśnie ciekawy komentarz, ciekawe obserwacje dotyczące tego, jak społeczeństwo, jak jej właśnie najbliższe otoczenie reaguje na te informacje i nie interesuje ich, jakiego rodzaju to jest relacja. Dla nich najważniejsze jest to, że w jej życiu jest mężczyzna. Dokładnie, to po prostu wywołuje tego rodzaju euforię we wszystkich naokoło, że sama bohaterka jest zdumiona tym, ale w ogóle co się dzieje z tymi ludźmi? Tak. Okazuje się nagle, że jej współpracownicy wychodzą na wspólne wyjścia, na piwo, o czym ona wcześniej nie miała pojęcia. Ale teraz, odkąd już ma partnera, to oczywiście są oboje zapraszani na te wspólne wyjścia. Oczywiście ma partnera w cudzysłowie, tak. Bo to też jest zbyt wiele może powiedziane. Tak. Ale to sobie doczytacie. Dokładnie. Ja bym poleciła tę książkę szczególnie do dyskusji, na przykład w jakichś klubach dyskusyjnych, klubach książki, jeżeli należycie do takich i możecie zasugerować jakąś książkę, to bardzo polecam. Ona jest naprawdę cieniutka, czytają się tak szybko, że w dwa wieczory będziecie mogli ją naprawdę całą przeczytać. A jest tu tyle tematów, o których można by długo rozmawiać, że na pewno starczy na jedno spotkanie, albo na dwa nawet. Dokładnie. Może teraz, co nam się nie podobało, bo tak się zachwycamy tą książką, a ja powiedziałabym, że mój zachwyt jest taki stuprocentowy. Dokładnie, też się podpisuję pod tym, co mówisz. Dla mnie ta książka jest bardzo ciekawa ze względu na swoją tematykę, przedstawia ten problem w bardzo taki dosadny, jasny sposób, ale nie powiedziałabym, że jest to jakieś arcydzieło literackie. To jest zdobywczyni nagrody chyba na najlepszą książkę japońską któregoś tam roku, ale ona literacko dla mnie to nie zachwyca. Tutaj mamy bardzo prosty język. Książka treść to są praktycznie same dialogi i my nie mamy takiego wejścia głębszego może w tę postać, w rozważania, jakie ona sama ze sobą na przykład prowadzi, bo najczęściej słyszymy o tym, co ona myśli, kiedy rozmawia z innymi bohaterami. Tak, i to jest właśnie też dla mnie bardzo duża wada tej książki, że czasami bohaterka dopowiada różne swoje opinie czy komentarze do dialogów prowadzonych z innymi ludźmi, kiedy nie jest to potrzebne, ponieważ z całej tej jakby scenki, z całej sytuacji widać już, jaka tu jest problematyka, co się dzieje, ale jeszcze główna bohaterka musi postawić kropkę nad i jeszcze dodać trzy zdania na wypadek, nie wiem, gdyby może czytelnik się nie zorientował i trzeba było to jeszcze jasno pokazać. No i jest naprawdę króciutka. Myślę, że spokojnie mogła być dłuższa, moglibyśmy tutaj mieć więcej treści. Chociaż jeszcze dodam, że duży plus dla tłumacza. Tłumaczem tej książki jest Dariusz Latoś i samo zachowanie słowa kombini w tytule, jak dla mnie było bardzo mądrym zagraniem, dlatego że pomimo tego, że my nie mamy tego słowa w języku polskim, pewnie nikt nie wie, czym jest kombini, chyba że się wyjątkowo interesuje kulturą Japonii, to pozostawienie tego świadczy o jakiejś takiej chęci wprowadzenia nas w ten świat i pokazania, że to są zupełnie inne realia i że oni tam też jednak troszkę żyją inaczej. Japoński duch jednak jest również w tytule widoczny. Tak, tak. I dużo jest tutaj na przykład przypisów od tłumacza, które nam wyjaśniają dane potrawy, których też możemy po prostu nie kojarzyć z samej nazwy, albo jakieś rytuały japońskie nam tłumaczy. Jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz, której nie powiedziałam.
dużą moją uwagę tutaj zwróciło to, że wszyscy praktycznie bohaterowie od samego początku, rodzice, znajomi, oni wszyscy bardzo burzą się zachowaniem głównej bohaterki, również kiedy była dzieckiem, ale właśnie, zwłaszcza kiedy ona była jeszcze w okresie dorastania, nie dostała odpowiedniej opieki i to jakby nie było jej pokazane, w jaki sposób to, co ona robi, czy to, jak się zachowuje, jest dziwne na przykład, tak? Czy co jest z tym nie tak? Tam dużo osób złamuje ręce nad jej zachowaniami, natomiast nie dostaje ona właśnie takiej opieki i wyjaśnień, które by pozwoliły jej zrozumieć, o co w ogóle tym wszystkim ludziom chodzi. Tak. Co mam wrażenie, że wywołało u niej jeszcze większe poczucie zagubienia i jeszcze bardziej tak sprawiło, że w zasadzie ona się wyizolowała od innych ludzi. Mhm. Ona tam mówi w pewnym momencie, że ona w ogóle postanowiła przestać mówić, tak? Kiedy to nie było konieczne. Tak, bo nie wiedziała, jak to będzie odebrane po prostu. Nie chciała, żeby inni czuli się niekomfortowo z tego powodu, że ona powie coś tak albo inaczej. Mhm. Widać tutaj ogromny lęk przed oceną społeczną. Tak, zdecydowanie. Zresztą ona sama, mówiąc o sposobie mówienia, tutaj jasno podkreśla to, że próbowała umyślnie naśladować sposób mówienia innych osób, żeby się bardziej dostosować do danej grupy, więc to jest też takie ewidentne. Tutaj jest dużo takich szczegółów, ja teraz nie chcę już dopowiadać właśnie podobnych sytuacji, najlepiej, żebyście sami doczytali, ale rzeczywiście tutaj dużo jest takich smaczków i takich krótkich scenek, które świetnie pokazują no jednak osobowość bohaterki. Ja się tutaj z tym trochę nie do końca zgadzam, że ona nie jest tutaj pogłębiona. Ja mam wrażenie, że to jakby jej portret tutaj jest dosyć pełny. To znaczy, że właśnie ta książka nam pokazuje na bardzo małej ilości stron, jaka ona jest. Bo ona też sama o sobie mówi w którymś momencie, że ja nie mam wielu potrzeb, które mają inni ludzie. Mhm. Więc znowuż na siłę na przykład wciskać ją w jakąś sytuację, nie wiem, damsko-męską, żeby pokazać, że tych potrzeb nie ma. Byłoby też dziwne. Nie, jasne, tylko mi się wydaje, że troszkę, tak jak mówiłaś już wcześniej, ona deklaruje różne rzeczy, ale my nie widzimy tego jakby w opisywanych sytuacjach. Nie, ona siebie opisuje jako taką czy inną, no ale to jest bardzo takie proste. Czyli przydałoby się, żeby po prostu te sytuacje były pokazane na większej ilości stron, niż żeby ona o tym mówiła w dwóch zdaniach. Tak, na przykład, tak, nie? Dokładnie. No to tak w skrócie. Tak. Niemniej, bardzo polecamy. Naprawdę. Jest to książka warta uwagi. Także jeżeli znacie jeszcze może jakichś innych pisarzy japońskich, nie tylko Murakamiego, których warto czytać, to chętnie poczytamy w komentarzach o waszych polecajkach. Albo czy przychodzą wam na myśl na przykład bohaterowie tego pokroju, którzy byliby inni niż właśnie reszta społeczeństwa. Tak. Dobrze. No to dziękujemy. To by było na tyle chyba z naszej strony. I tak myślę, że już dość dużo wam o tej książce powiedziałyśmy. Szczególnie, że nie jest ona zbyt duża. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć! Cześć.